Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spiris. Dzisiejszy odcinek poświęcę podnoszeniu poziomów broni. Sprawa zdaje się, że oczywista. Jeżeli ktoś już tam wszedł na trudny poziom, to z tym nie ma problemu i nie potrzebuje tego praktycznie rzecz biorąc, bo wszystko ma już na setnym, oprócz złotych, tylko je tam wtedy trzeba tak naprawdę podnosić. Wszystko inne leci na setnym, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast nowi gracze, wiadomo, w końcu się i tak dowiedzą, że się broń poziom podnosi. Średnio zaawansowani podnosili to wiele razy, ale być może przeoczyli pewien dosyć malutki szczególik, jeśli chodzi o podnoszenie tej broni. Wiadomo, do podnoszenia broni potrzeba nam też troszeczkę komponentów, w ogóle to wiadomo, z pomocy podręczników i instrukcji i tak dalej, to każdy raczej wie, że to robi się tutaj w stacji stacja naprawcza warsztat. Komponenty do tego tutaj u magistrów analiz się produkuje. No wiadomo, podchodzimy, używamy, no nic skomplikowanego. Jeżeli chodzi o... Może według no, poziomu sobie wezmę. O! Jeżeli chodzi o podnoszenie tutaj broni, wiadomo, do każdej z nich potrzeba troszeczkę innych tutaj materiałów. Tutaj mamy wymiennik fazowy, jeśli broń jest zwykła. Jeżeli tutaj weźmiemy sobie naszego tego fiolecika, to już do przekazania będzie potrzebny nam tutaj wymiennik fazowy taki. A jeżeli sobie zechcemy podnieść broń już doskonałą, złotą, to będzie nam potrzebny precyzyjny. Tak to technicznie wygląda i tu raczej problemów z tym nikt nie ma. Przekazujemy poziom, poziom nam wskakuje, lecimy walczyć. Ale być może zauważyliście, że po przekazaniu poziomu i wydropieniu później na przykład broni o tym samym poziomie lub zbliżonym, ta broń, do której przenieśliśmy poziom, jest dużo, dużo z jakiegoś powodu słabsza. Czyli tutaj teoretycznie wygląda to wszystko ładnie, fajnie, ma jakiś tam DPS-ik, tak? Ale bije dosyć słabo, bo no, coś tam nie zaiskrzyło. Dokładnie chodzi o to, że bronie jak wydropimy, każda broń, którą wydropimy, dosłownie każda, ma... Oprócz tej głównej statystyki, takiego DPS-u, losuje jej różnego rodzaju jeszcze dodatkowe cechy, afiksy, jeśli by to tak można by nazwać. Czyli na przykład tutaj w tym przypadku jest to szansa na nałożenie stanu związanego z atrybutem, dodatkowy atak bronią palną, który jest dostępny w walce z kolosem, obrażenia od trafienia w słaby punkt, czy dodatkowy atak bronią palną w walce z Legionem Nieśmiertelności. No i... Ktoś pomyśli, no dobra, no jest słabsza, bo słabiej się wylosowało. No nie. Jest słabsza, bo podnosząc poziom broni, nie podnosimy tych dodatkowych atrybutów. Te afiksy nam nie rosną z podniesieniem broni. Zostają nam na takim poziomie, na którym zostały wylosowane. Żeby je dostosować, potrzebna nam regulacja broni. Ale może to zademonstruję tutaj to... organoleptycznie, czyli przekażę broń sobie, poziom broni sobie na ten trzeci poziom, gdzie to było poziomek, tutaj. I zobaczcie. Tutaj tą broń mamy na... O nie, to nie ma afiksów, sorry. Tutaj mam jakieś afiksiki. Dobra, to nie będę tamtego podnosił, bo to bez sensu. Tutaj mamy afiksiki. 397, 4, 15. 3. 197, 4, 15. I dajmy na to, dorzucimy mu z tego. Zapamiętajmy 3, 197, 4, 15. Nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o broń, jest dalej taka sama. Co nawet właśnie nie zaiskrzyło. Nie zaiskrzył nam tutaj, tutaj nie wiem czemu mogłoby to zostawać na takim poziomie, jak już żeśmy podnieśli, tak? Musimy tutaj sobie tą broń dostosować. Zauważcie, że jeżeli tutaj przyjrzymy się tutaj regulowanym tym opcjom, tym afiksom, czy jak to tam zwał, to te wartości, które są w tej chwili tutaj, są dużo wyższe niż te, które mieliśmy na tym niższym poziomie. Poszukajmy sobie czegoś odpowiedniego, czyli obrażenia krytyczne od broni 15,2. Na chwilę obecną mogą wynosić od 26 do 33%.
Dodatkowy atak bronią palną podczas ataku na Legion Ciemności 197. Tutaj mamy od 865 do 1823. Gdybyśmy tu mieli jakiś atrybut związany, znaczy, przepraszam, cechę, czy regulowaną opcję związaną z atrybutem, takim jak atak ognie, chłodem, elektrycznością czy toksycznością, to on na tym poziomie niższym też byłby dużo, dużo niższy. I tutaj potrzebna nam regulacja. Jeżeli nie chcemy nic zostawiać, a nie chcemy zostawić, to po prostu regulujemy, losuje nam wszystko na nowo. Kosztowało nas to jeden materiał i wylosowało nam nowe. Już oczywiście z tymi nowymi poziomami. I teraz oczywiście, gdybyśmy chcieli to dalej kombinować, to powiedzmy, że zostawiamy sobie szansę na nałożenie statusu związanego z atrybutem. Dajmy na to atak z okrzycznością. Zostawiamy, przylosowujemy. Oczywiście tutaj zwiększa się diametralnie nam koszt tego. Gdybyśmy chcieli 3 zostawić, to już jest bardzo duży. I jeżeli chodzi o te średnie poziomy, te niskie, średnie poziomy, to nie ma większego sensu. Za chwilę można polecieć ta broń 2 poziomy wyżej i będzie miała tutaj te nowe wszystkie te opcje. Tak to wygląda właśnie. Dlatego warto o tym pamiętać, jak podnosimy poziom broni, bo czasami wyleci nam jakaś fajna i podniesiemy, ale też warto pamiętać tego względu, że będziemy podnosić bronie, które mamy złote, które kiedyś były na pierwszym poziomie, teraz są na innym. Ale wszystkie cechy, jeśli tego nie zrobimy, nie rozumiemy tej regulacji, to wszystkie te dodatkowe opcje, te afiksy tej broni zostaną nam z pierwszego, powiedzmy, poziomu, jeśli od pierwszego zaczynaliśmy to robić. I to nam nie wskoczy razem z przenoszeniem poziomu. To właśnie o tym trzeba pamiętać. To jest taka malutka rzecz, zdaje się, ale bardzo, bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna i podejrzewam, że sporo osób to przegapiło, bo podnosząc broń co kilka poziomów, jeśli macie jakąś fajną, no na przykład powiedzmy, mi się podoba burzowa klatka, zresztą polecam, naprawdę fajny karabinek, dopóki nie znajdziemy czegoś mocniejszego na bossów albo ewentualnie na kolosy, to do walki z tłumem idealna. Ja co jakiś czas ją podnosiłem, ale jednocześnie przenosząc poziom broni, robiłem jej regulację, bo inaczej ona stałaby na tym samym poziomie, na którym zaczynałem, czyli na pierwszym. Oczywiście to trochę kosztuje, wymaga trochę więcej wysiłku może, ale oczywiście warto. Tylko tak jak mówię, w tych broniach takich zwykłych to powiedzmy, że tak średnio się to opłaca, no bo wiadomo, za chwilę będziemy mieli nową, ale jeżeli gdzieś utknęliśmy na jakimś bossie, utknęliśmy na jakimś kolosie, nie możemy przejść, to warto zobaczyć, czy nie możemy doregulować tej broni, wylosować lepszych, aktualnych tutaj tych opcji tej broni, tych afiksów i takich, które będą nam pasowały na daną lokację. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakiegoś tam piromana, to walimy do niego lodem, fajnie by było, jakby się lód wylosował z maksimum i tak dalej. Oczywiście to tylko poradnik, co można, a nie co trzeba. I tak pewnie zrobicie tak, jak uznacie, ale myślę, że ta wiedza o tym, że w ten sposób to działa, że to się automatycznie nie przenosi na wyższy poziom, przyda się wszystkim. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że dropy będą wam, czy raczej RNG będzie wam sprzyjało przy dropach. Trzymajcie się, do usłyszenia.